Na tym przykładzie chciałem pokazać nadleśnictwo Szczecinek i pani Klimet, która tak walczy w internecie o dobre imię nadleśnictwa. Dlaczego takie siatki się roznoszą po całym lesie i dlaczego one leżą wszędzie, na drogach, potem wiatr je gdzieś tam rzuca. To jest wasze, tak? Bo pani Klimet powiedziała, że ktoś tam podrzucił chyba te siatki, niedawno były rzucone na tej drodze, na której wcześniej był nakręcony film. To jest powierzchnia wasza, te siatki tu spadają, te drzewa są już tu duże i to wszystko leży, tak? Proszę bardzo. Tak, to nie było przez nikogo podrzucone, prawda? Tak, mamy tu wymieszane z całym tutaj zawartością, tymi drzewami. To jest wasze, tak? To jest wasze. To jest, tak? To jest wszystko przez was podrzucone, tak? To jest przez was podrzucone, a nie przez ludzi, którzy chcą pokazywać, że gospodarka leśna emituje odpady do lasu. I chcą to pokazywać wam tak, żebyście posprzątali, żebyście sami zrozumieli swoje błędy. No, kto to podrzucał tutaj? Tak, to jest przykryte od dawna, to dawno leży. Najciekawsze jest to, że tu jest niedaleko skład drewna, tak? Wasz. Tutaj wy często chodzicie. Widzicie, co tu się dzieje, tak? No, to jest wasze wszystko. Mało. Mam dalej iść ten las? Nie chce mi się. Naprawdę, to jest... tak to wygląda. O, tak? To jest wasze. I potem się roznosi. Zwierzęta się w to mogą zaplątać. Tak? Także. To jest jakaś niebezpieczeństwo, tak? Siateczki mają swoje oczka. Coś tam może w tej siateczce się zaplątać. No poza tym, że to są po prostu zwykłe śmieci. Śmieci, które no, zwyczajnie są do lasu przez was wyrzucane. No bo jak to inaczej traktować? Jak to inaczej traktować, że tu blisko to jest droga, tak? Leśniczy, nadleśniczy często nią jeździ, inżynierowi nadzoru, które wpływają, a to jest wasze. I pani mówi, że to niedawno było gdzieś tam na drodze podrzucone, tak? To też są to podrzucane wszystko przez was siatki. A przez was, tak, przez was. Przez was to podrzucane siatki. Nie ma sensu dalej chodzić, tylko tu jest cała masa. To więc proponuję, że może jednak pani Golińska, pani wiceminister, zajęła stanowisko w sprawie śmieci emitowanych do lasu. Pani rodzinne nadleśnictwo, pani się tym chwali. Tak więc może to pani Golińska się wypowie w końcu. No to jest problem ogólnopolski. Zadaliśmy pytanie Lasom Państwowym, pani Malinowskiej, rzeczniczce Lasów Państwowych na Twitterze. Pytanie dotyczyło tego, czy lasy są świadome tego problemu, że emitują śmieci do lasu, czy jakieś statystyki mają, jakieś dane zbierają. Nikt nam nie odpowiedział, ponawialiśmy to pytanie. Milczenia, zasłona była milczenia. Tak więc Lasy Państwowe w sumie chyba już nie są w ogóle partnerem do dyskusji ze społeczeństwem. Może pani Golińska, wiceminister środowiska z rządu, tak, pomimo że też jest leśnikiem, się tutaj w tym nadleśnictwie wychowywała, uczyła się jak należy sprzątać po sobie, więc może powie jak należy sprzątać po sobie i jakieś konsekwencje są wyciągnięte finansowe i inne w stosunku do Lasów Państwowych, bo skoro obywateli ma się karać bardzo wysokimi karami pieniężnymi, to proponujemy także karać Lasy Państwowe odpowiednio wysokimi, żeby dla tej wielkiej instytucji też to było dotkliwe. Dziękuję.